To musiał być początek końca. Drzwi zamknęły się z trzaskiem, gdy o wschodzie słońca przywiedli mnie na jego łaskę. W powietrzu wisiał odór śmierci, widziałem ją w tłumie na pozór smutną, poznałem ją po czerni. Rugawe twarze patrzyły na mnie czujnie, z ich oczu wylewała się pogarda. Najchętniej już widzieliby mnie w trumnie, lecz po co uśmiercać ciało, kiedy dusza jest martwa? Tak pomyślał ten, który był nad nimi. W jego sercu kiełkowało ziarno skruchy. Lecz co innego z siedmioma pozostałymi, gdy ich pytał, oni chcieli tylko mojej zguby. Panie, daj mu chwałę, skończy jak niepokorni, wpadnie w wiri, utonie w odmętach glory. Powiedział pierwszy, lecz drugi był Forisek. Dajmy mu na chleb, a będzie trzech zbytków jak jaski w mori. Chcecie go zniszczyć przez namiętność, że chcecie? Dajcie mu coś, co ciśnie w jego sercu piętno. Midas miał ciężko, wiem to, ale nie masz na tym świecie większych pokus niż piękno niewiast. Ta, czwarty nie oponował, jego słowa trafiły w sedno niestety. Wszyscy pamiętamy Hioba, zeszli na niego najcięższą z plag, zazdrość kobiety. Nie, raczej pokusy podniebienia, odparł kolejno opasny status. Trunki zabijają wyrzuty sumienia, a rany zostaną na całe życie jak tatuaże. Co innego szósty, mam coś lepszego niż droga pijaństwa i rozpusty. Frustracja jest autodestrukcji krewną, daj mu ją w prezencie, a ambicje strawią go od wewnątrz. Ostatni wprawił ich w zdumienie, daj mu serce, charyzmę i talent. A szybko pozna, czym jest zobojętnienie, kiedy apatia i depresja zaczną swój taniec. Tak stałem tam po środku w krzyżowym ognie spojrzeń, czułem na sobie ich słowa. I zdałem sobie sprawę, że gdyby nienawiść miała postać, mogliby mnie ukamienować. Ich pan spojrzał na nich z góry. Tak, wezmę po trochu z was wszystkich i dam mu coś, co będzie rodzajem mikstury. Jego brzemię będzie nosić ślady waszych myśli. Wychodząc, rzekł do mnie wśród owacji, podążaj zawsze tam, gdzie leży prawda. Przed tobą jeszcze droga, 13 stacji wyszedł, lecz w powietrzu zostawił swe imię. Pasja.